Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z gry SimRail. Pierwszy odcinek z tej gry na kanale. Nagramy sobie dzisiaj w trybie online. Oczywiście polski serwer, ale wybierzemy taki, gdzie jest mniej osób na początek. Dyżurny ruchu. I myślę, że sobie weźmiemy stację Katowice Zawodzie. Bardzo fajna stacja. Jest z poziomu trzeciego w trudności. Mi się wydaje, że naprawdę będzie to fajna stacja jak na początek, znaczy na początek. Już trochę w tą grę grałem, ale na początek, żeby móc wam pokazać, na czym polega też SimRail jako dyżurny ruchu. Dobra, niech nam się tutaj wczyta. Przepraszam, jeśli będziecie słyszeć jakieś hałasy z no ogólnie jakieś piły i tak dalej. Niestety u mnie blisko jest jakiś gdzieś remont. Przez to jest taki hałas. Dobra, niech nam się tutaj wszystkie tekstury powczytują. Dobra, jesteśmy. Tak jak widzimy, mamy trzy te monitory. Mamy jeszcze telefon. I teraz tak. Tutaj mamy układ stacji. I to jakie pociągi nam, gdzie nam wjeżdżają. To na przykład widzimy, że wjeżdża pociąg 649068. A stąd jedzie 24941. Tutaj mamy rozkład. To nam pokazuje, kiedy jaki pociąg przyjedzie, opóźnienie i tak dalej. A tu mamy kamery. No, tutaj widzimy, jak wyjeżdża pociąg towarowy. Tutaj mamy taką drugą kamerę. Też widzimy ten pociąg towarowy z przodu. No, myślę, takie dwie kamery. Więc może już wróćmy do obowiązków dyżurnego ruchu. Widzimy, podjeżdżam 24947. Zobaczmy, co to jest za pociąg. 24941 to jest ten pociąg. Monospostój handlowy. Na torze pierwszym, przy peronie pierwszym, ze Sosnowca Głównego do Katowic. Teraz nam w ogóle przyjechał ten pociąg z Katowic do Sosnowca Głównego, tyle że on jechał od innej linii chyba, tego co widzę. Dobra, w każdym razie tak, tego już mamy ten przelot ustawiony, on ma wjazd. Tutaj widzimy, że o 13:54 on ma planowany odjazd. Więc go tutaj 13:54 przetrzymamy u nas na stacji. Jak widzimy, mam tutaj jeszcze jeden szlaban. Możemy wyjść go sobie zobaczyć, jak to tutaj wygląda ta stacja. No, tu jest ten szlaban. Trochę moim zdaniem jest bez sensu, z względu na to, że to jest szlaban w tym miejscu i tak naprawdę tylko jest tu przejście dla pasażerów, a nie dla samochodów przejazdu. A i tak się tam dalej na przykład nie da przejść, więc moim zdaniem to jest trochę bez sensu. Dobra, tylko takie przejście na peron. Tam jeszcze nie widać pociągu. To jest właśnie ten peron z od linii numer 1 z Katowic. A tu mamy dwa perony od linii numer 138, również z Katowic, tylko tam jest w kierunku dalej Mys. Tutaj ogólnie taki dalszy to Kraków, ale następna stacja tam to jest są Mysłowice. Tam stacja czy posterunek, nie wiem, czy tam jest stacja. Tego akurat nie pamiętam. Dobra, wróćmy sobie do nastawni. Oj. No, dostaliśmy od Katowic, że pociąg 46676 odjechał o 13:54 po torze numer drugim.
Już wiem, że możemy się tego pociągu u nas spodziewać. Tu już wjechał nam. Belek, od razu możemy go opuścić, bo już trochę się tu ociągał. I 40676, on też ma u nas postój. Też tak samo minutę, na naszym drugim przyporaniu pierwszym. Też już sobie na niego będziemy czekać. No, i rusza. I zaczyna padać deszcz, no, trudno. Z tego oka będziemy może lepiej widzieć. Teraz możemy dać już Katowicom informację o tym, że od nas ten pociąg odjechał. 2, 4, 9, 4, 1. 4, 9, 4, 1, tak? Tak. Tutaj już widzimy, tam się nam zbliża pociąg, więc tu sobie zamkniemy przejazd i puścimy. Pociąg niech się ta zwrotnica przedstawi. I mamy. Dobra. No teraz jak już odjechał, to teraz możemy zatwierdzić godzinę przejazdu tego otóż pociągu. Niektórzy to jeszcze robią tak, że najpierw zatwierdzają godzinę przyjazdu i potem godzinę odjazdu. Ja to robię. Zatwierdzam godzinę przejazdu. A nie będę się tam bawił w te pojedyncze klikania. No, tutaj nam już wjeżdża. Zaraz może go z tej strony zobaczymy, bo on już chyba tutaj powinien być. Tak, on już tu jedzie. Zobaczymy, co to, kto to. Już tam widzimy, że spalnia. No, już go słyszymy. No, też EN 57. Dokąd on jedzie? Jakiej relacji? Nie zauważyłem. To zobaczymy w rozkładzie jazdy. Jedzie w kierunku Częstochowy. Z tych lodowisko. No proszę. 13:58. Ma odjazd, więc jeszcze minutkę postoju. Ale my już możemy mu zaświecić zielone światełko, żeby już miał. Gdyby za niedługo chciał jechać, my możemy od razu te zwrotnice poprzestawiać, które jeszcze zostały tak ustawione po tym przejeździe towarowego. Wszystkie sobie poprzestawiamy. No. Dobra, mamy zrobionego screena. Na miniaturkę. Teraz tam widzimy, że już odjechał nam ten M57. Możemy o tym powiadomić Sosnowiec Główny. No, dobra. Sosnowiec Główny możemy o tym powiadomić. Że on już nam odjechał. Tutaj nam odjechał 46
7, 6. I tu nam jeszcze wcześniej poinformował system główny, że tam od niego jedzie pociąg. I tu jeszcze Katowice nam też poinformowały, że od nich jedzie pociąg. Dobra. Tu już widzimy. 14:23. I on jedzie do Katowic po torze, po numer linii pierwszy, więc tej mu nie zmieniamy trasy, tylko trzeba mu dać przelot. Możemy to jeszcze jednym razem, no to nie. No to musimy zrobić to tak. I tak, tutaj już jestem. 4, 3, 3, 4, 6. 4, 3, 3, 4, 6. On jedzie do Szabeli. Czyli no dalej tą stroną. On się zatrzyma przy tym peronie, więc sobie tutaj mu też damy. Żeby on sobie tutaj już nam wjechał. Momentalnie wszystko mokre. Będziemy tam widzieć ten pociąg. Ta, już jedzie, widać go tam. To jedzie Elfik. Bo tutaj nie ma impulsów, to jest Elfik. No i się nam trzymał. To jest ten. O 14:04 to drogi kolego, sobie postoisz jeszcze 2 minuty. No tam już trochę przelatuje. 14:23, czyli nasz Pendolino najpewniej. Tak, Pendolino. Już tutaj przejedzie nam, zniknie, to damy informację Katowicom, że do nich już ten pociąg pojechał. Dobra, wysłaliśmy Katowicom, że ten pociąg odjechał. Zaświecimy zielone światełko już temu pociągowi.
Dobra. Już tutaj ten pociąg nam pojechał. Możemy pozatwierdzać te przeloty pociągów. Ten chyba ten już u nas był. 4.0625. Ten pojechał. I ten pojechał. Teraz czekamy jeszcze na dwa pociągi. Jakiś tu jedzie do nas coś. Na razie nie widzę. Dobra, znowu jestem. O, widzimy, że ktoś już też na Katowicach siedzi. Będzie do nas pociąg 1421, czyli ten, który jest tu u nas opóźniony o 4 minuty. On nie ma postoju, czyli najpewniej jest jakiś to Intercity, który po prostu nas nie zatrzymuje. Tylko od razu dam mu przelot przez stację. Dobra, tutaj coś... A, tutaj nam Katowice. 4.1.124 do nas jedzie. Już to jest nawet. 4.1.124. On również nie ma u nas postoju, więc od razu też mu dam przelot przez całą stację. Stamtąd pociągu jeszcze nie widać, gdzie on jest. O, tu będzie z tej strony pociąg szybciej, widzę. Już tam jedzie i co to? Tak myślałem. To jest... O, EIC. Poleciał? Więc poinformujmy o tym. Sosnowiec główny to jest... 4.1.24. Sosnowiec główny. Cztery, jeden, 124. A w kierunku Katowic. Czternaście, 121. Aby potwierdzajmy te pociągi.
Dobra, pozatwierdzane. To ja mam znowu 2, 4 i 120. 2, 4, 1, 2, 5. Po to, że pierwszym, czyli po tym. Dobra. Jeszcze sobie posiedzimy za jakieś 10 minut i myślę, że będziemy kończyć. Też nie ma, nie wiadomo ile tego ciągnąć. 2, 4, 1, 2, 5. Zobaczmy. 2, 4, 1, 2, 5. Ma przelot, dobra. Więc mu od razu już ustawię. Kolejny pociąg do nas jedzie z tej strony. Dam szybko wjazd na stację, bo on tam już blisko. To jest 4226. To jest ten, on też ma przelot. Więc mu damy przelot. To ten pociąg tutaj stoi 14121. Czyli już kolejny 4625. 46, 2, 5. Aha, czyli ja zły pociąg wtedy zaznaczyłem. No nic. Trudno, mówi się trudno. Pytamy się Katowic, czemu 14:21 ciągle tam stoi u niego. Bo tak to nie może być, że tam będzie stał i blokował dalej inne pociągi, bo tu już jest wjechał kolejny pociąg i on musi zatrzymać, bo tam jest zajętość toru. No i nie mogę mu dać przelotu przez to. O, dobra, zniknął, więc teraz mogę mu dać. 24-125 to jest bot, więc już jedzie jeden pociąg, się jeszcze musiał wyjechać. Dobra. To już tam to semafor wjeżdża kolejne 46-25. To też bot, więc tam nie trzeba się z tym martwić. Dobra. 2-4-2-5. 2-4-1-2-5. Tu. Zatwierdzić godzinę przejazdu. Sosnowca głównego. 4-2-1-2-6. Cztery, jeden. Tak? Cztery, dwa, jeden, dwa, sześć. Cztery, dwa, jeden, dwa, sześć.
4, 2, 1, 2, 6 mogę go już zatwierdzić. On już nam jedzie, więc mogę mu dać przejazd jak na razie pod ten semafor i zobaczymy, czy zaraz się uda, żeby tamten dalej pojechał, bo jak nie, to puszczę ten pociąg linią 138. Pytam się Katowic, czy droga dla pociągu to jest, jaki tam był pociąg? Muszę sobie przypomnieć numer. 40625. 40625 po torze trzecim. Puszczę, bo jest opóźniony. Dobra, więc mu damy tutaj przejazd, pojedzie po tym torze trochę inaczej niż ma w rozkładzie, ale on jest opóźniony i też muszę go trochę szybciej puścić, żeby tam też, bo tym znowu będzie kolejny stały, będzie blokował, a ja tego nie chcę, żeby on mi stał i blokował. Widzę, że jak na razie sytuacja jest tu opanowana. 4625. Gdzie on jest? On tam jedzie. On ma u nas postój, więc 4625, o tu jest. Pewnie będzie przyjechał, za chwilę go puszczę na poranek, tylko ogarnę inne pociągi. Oj nie. On jeszcze jedzie. Tak naprawdę przyjedzie, zabierze pasażerów i odjedzie, bo po co ma tu tak naprawdę dłużej stać, skoro i tak jest opóźniony, a ma zielone światło, więc powinien już jechać. Bo tam jeszcze ma. Czas, dobra, już zamknął drzwi, więc no i rusza. I pojedzie wyjątkowo po torze trzecim, a nie tak jak ma w rozkładzie po torze pierwszym. Mam nadzieję, że tam w Katowicach to nie zrobi żadnego problemu. I tam sobie śmiga. Myślę, że jeszcze ze trzy pociągi obsłużymy, może dwa i będziemy kończyć. Bo już jest 14:18. A jeszcze muszę zrobić jakąś miniaturkę do tego filmu. Tutaj nam Katowice nas poinformowały, że pociąg 42178 odjechał o 14:18. 42178. On jedzie po numerze linii 1 bez postoju w kierunku Sosnowca Głównego. Stacja końcowa Skarżysko-Kamienna. Zaraz tam się powinien pojawić, więc od razu dam mu przelot.
Już temu wświetliłem zielone światełko. Przebył sobie na spokojnie, przejechał. Bez żadnych problemów. Jest dwa pociągi, one są strasznie poopóźniane i wszystkie dwa z Sosnowca. Niestety nie możemy się spytać. Bo Sosnowiec to AI. Pojechał. I zobaczymy, za ile będzie kolejny pociąg, bo jeśli mamy teraz czekać i czekać, to już chyba po prostu skończę ten odcinek i tyle. Tego muszę zatwierdzić. 4278. Powiadomimy Sosnowiec. Nie to, kurde. Dobra, to i tak jaj. Tu. 4. 2, 1, 7, 8. Tak. 4, 2, 1, 7, 8. Tak, 4, 2, 1, 7, 8. I tam tak odjechał. Otwierdziliśmy wszystko, więc myślę, że możemy kończyć. Dajcie znać, czy chcecie więcej odcinków z tej gry. Zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję i dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia i cześć!